Witam was, drodzy widzowie, na moim kanale. Przychodzę z filmem Özge Yagiz i Gökberk Demirci. Twierdzono, że Gökberk, który zerwał z Özge, natychmiast się ożenił. Wszystkie szczegóły będą w moim filmie. Zanim przejdziesz do mojego filmu, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, polubić mój film i podzielić się z nami swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Najbardziej burzliwym wydarzeniem ostatnich dni w magazynowym świecie była wiadomość, że słynny aktor Gökberk Demirci poślubił Yıldırım, która jak bomba trafiła do porządku dziennego. Ta zaskakująca wiadomość o małżeństwie poszerzyła granice między telewizyjnym bohaterem Gökberkiem Demirci a prawdziwym światem. Wspólne małżeństwo aktorki Özge Yagiz i Gökberka Demirci, którego zna jej długo mieszkająca razem przyjaciółka, wywołało duże zaskoczenie zarówno wśród prasy magazynu, jak i jej fanów. Jednak ci, którzy czekali na więcej szczegółów, natknęli się na zaskakujący fakt, zarzuty, że Gökberk Demirci wziął ślub w swoim kraju, moment, w którym wziął udział, tę wiadomość, która okazała się mieć związek z postacią ze świata telewizji, co zaskoczyło wszystkich, zaangażowanie w serial poszerzyło krąg między prawdziwym życiem a sceną i to jest jedna z wiadomości o małżeństwie, która pokazała, że nastąpiła liza. Zgodnie ze scenariuszem serialu, w ostatnich odcinkach serialu postać Gökberka Demirci musi wziąć udział w ceremonii ślubnej. Twierdzenia te wywołały wielkie poruszenie w prasie brukowej, gdy zaprzeczyły prawdziwym twierdzeniom Pekka Demirciego. Wydarzenie to przeszło do historii jako ciekawa anegdota w świecie, w którym sztuka i rzeczywistość przeplatają się. Co sądzisz o tej kwestii, w której fani, którzy dowiedzieli się, że Gökberk Demirci nagle na planie serialu poślubił cię ze względu na swoją rolę, musieli pogodzić się z prawdą po tym ciekawym incydencie? Możesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy.